Witajcie rdacy. Latarka taktyczno-myśliwska Sina Sky H3 ma zasięg nawet 400 metrów i możliwość świecenia trzema kolorami. Sprawdźmy zatem, dla kogo ona jest i czy warto ją kupić. Tak wygląda zatem front opakowania i mamy tutaj kilka ciekawostek plus fotkę produktu. To z tyłu producent umieścił jeszcze więcej informacji technicznych. Sprzęt jest dobrze zabezpieczony na czas podróży. Siedzi w cienkim, plastikowym, wytłoczonym dla siebie miejscu i w moim wypadku lekko już połamanym. Wokoło mamy też kilka dodatków dorzuconych ekstra. Jest karta gwarancyjna wraz z szybką instrukcją obsługi, która ma jeszcze sporo ciekawostek i wypisane zalety H3. Mamy krótki kabelek USB typu C, aby naładować baterię. Jest sznurek bądź smycz, którą sobie możemy doczepić do latarki. Są zapasowe dwie uszczelki, jeżeli te oryginalne zgubimy, jak i dodatkowy główny przycisk. Ostatnie, co w środku znajdziemy, to taka mała kabura na naszą latarkę. To możemy sobie wpiąć w na przykład pasek. Jest to zdecydowanie mocny pokrowiec i na pewno każde polowanie przetrwa. Tak wygląda latarka od razu po wynięciu i bez baterii. Waży 166 gramów, więc mało jak na te wymiary. W całości jest zrobiona z bardzo mocnego aluminium, no i tą dobrą jakość czuć. Co ciekawe, te aluminium jest dodatkowo twardo anodowane H3, a dla ciekawostek zostawiam link w opisie, co to daje. Wszystkie elementy są ze sobą spasowane idealnie i nie ma nigdzie żadnego luzu. Latarkę możemy podpiąć oczywiście do karabinu i nic jej nie będzie. Patrząc od spodu, mamy pojedynczy, odskakujący gumowy przycisk włączający latarkę, no i obok dwa takie wcięcia, aby podczepić sobie smycz. Tył jest także całkowicie odkręcany i tam jest miejsce na jedną baterię 21700 albo 18650, a latarka już przychodzi z włożonym tym większym akku. Ten 5000 mAh akumulator pozwoli na działanie H3 od 3 do nawet 60 godzin w zależności od jednego z 12 trybów, jaki sobie włączymy, i wyświetlam Wam tabelkę, która to objaśni szczegółowo i szybko. Co ciekawe, bateria ma wbudowany port USB typu C i można by się zastanawiać, skąd będziemy wiedzieć, że jest już naładowany. Otóż na górze producent dał nam jeszcze malutką dwukolorową diodę. Co ciekawe, na boku nie mamy klipsu do podczepienia w na przykład spodnie, więc konieczne jest branie tego małego pokrowca z początku filmu. Idąc ku górze, mamy wyrytą nazwę producenta plus oznaczenie modelu i jeden przycisk zmieniający tryb pracy urządzenia i poza regulacją mocy jest jeszcze tutaj stroboskop, który okrutnie razi w oczy, więc jeżeli chcemy jakiegoś napastnika skutecznie odstraszyć albo spowolnić, to ten tryb jest dla Was. Ciekawym i opatentowanym aspektem jest to, że kawałek wyżej mamy pierścień i dzięki niemu możemy sobie ustawić zielony, czerwony czy biały kolor świecenia. Wszystko po to, bo jak wiecie, zwierzyna jest podatna na różnego rodzaju kolory i producent doskonale o tym wie. Stąd też dał nam wybór barwy światła. Ekstra. Najważniejsze jest jednak z przodu, no i tutaj najpierw zerknijcie na górę. Ta bowiem nie jest zwykła, a dodatkowo wzmocniona i dzięki temu wybicie szyby nie stanowi żadnego problemu. Patrząc od spodu, mamy idealnie przejrzyste szkło i tylko jednego LEDa. CRE XHP35HI, który działa tutaj w próżni. Oczywiście niech nie zwiedzie Was ten rozmiar, bo H3 generuje maksymalnie 1300 lumenów z zasięgiem do 400 metrów. Takie parametry jednak mamy wyłącznie na najwyższym trybie turbo i świecąc na biało. Ten tryb jest naprawdę dobry do oświetlenia wszystkiego z daleka. Wysoki tryb obniża nam moc lumenów niemal o połowę, a zasięg wtedy mamy na poziomie 235 metrów. Nadal mamy zatem zacną moc, no i co najmniej godzinę więcej czasu na baterii. Na medium latarka oświetli nam wszystko w zasięgu 157 metrów z jasnością na poziomie 200 lumenów i wtedy też drastycznie zwiększa się czas działania na akumulatorze do 10 godzin. Oczywiście latarka jest w pełni wodoodporna do głębokości 2 metrów, jak i z 2 metrów może nam spaść na beton i nic jej się nie stanie.
Reasumując, jest to bardzo dobry sprzęt. Sian Sky H3 jest zrobiony z super mocnego aluminium i do wielu zastosowań. Od poszukiwawczych do taktycznych przez ochronę, a nawet możemy podczepić ją pod broń z odpowiednim adapterem. Bez wątpienia myśliwi docenią także światło czerwone, jak i zielone, bo te świetnie się sprawdzają na łowach. Cenowo również nie jest źle. 400 zł to dobry stosunek jakości do ceny. No i cóż, tym oto optymistycznym akcentem zakończym program. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!